Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, taka drobna zmiana. W programie było napisane, że jest Janusz Gołąb, ale specjalnie dla was ściągnęliśmy całą naszą czołówkę himalajską. I uwaga, z numerem jeden, absolutna legenda światowego himalaizmu, piąty człowiek na ziemi, który zdobył wszystkie ośmiotysięczniki, Krzysztof Wielicki. Jeden z najlepszych na świecie wspinaczy wielkościanowych i pierwszy facet, który zdobył zimą Gaszebrum 2. Janusz Gołąb! Himalaista, a zarazem nowa nadzieja polskiego himalaizmu, szef programu himalajskiego Piotr Tomala. I niezwykle skromny, najwyższy z naszych himalaistów, człowiek, który zdobył Everest, Lhotse, K2 i z tych wszystkich wejść nakręcił filmy, Dariusz Załuski. Ja sobie teraz tylko ściągnę. Za Tomasz. Ania, dobra. Dobra, panowie, jesteście tutaj po raz pierwszy poza Januszem, który jest weteranem festiwalu. Jakie pierwsze wrażenie? Jak wam się podoba? Krzysztof. Fajnie, bo się wszystko dzieje w nocy. Ja jestem pod wrażeniem organizacji tego wszystkiego. Tyle osób tutaj, tylu nas tutaj jest i jakoś to wszystko się dzieje. Zaraz będzie ciemno! Ja jestem nowicjuszem tutaj, także obserwuję i podziwiam. Dobra, pytanie, od którego chyba się zaczyna każdy taki górski wywiad i każda taka górska rozmowa. Dlaczego góry? Dlaczego się wspinacie? Dlaczego tam chodzicie? Przecież... Ale słuchaj, takie trudne pytanie zadałeś, że właśnie to jest takie sophisticated trochę. To trzeba by sobie wyobrazić, że facet się wspina sam na szczyt. No zwykle w zespole, ale czasem sam, prawda? I tak sobie myśli, no na szczycie zwykle tam sobie gratulujemy, prawda? No jak jestem sam, to jak? Pomyślał sobie, biorę sobie małpkę, wejdę na szczyt, prawda? I rzeczywiście wszedł na górę, zaczyna odkręcać i tak myśli, nie, ale jeszcze muszę zejść. To może odłożę tą celebrę, prawda? No ale mu się bardzo chciało celebry, zaczął zbiegać szybko, potknął się, spadł 40 metrów, stracił przytomność, tak leży, boi się otworzyć oczy, w końcu otwiera, zamyka z powrotem. No żeby dalej zejść, to musi sprawdzić wszystkie ruchowe elementy, prawda? Ręka zgina się, druga też, noga się zgina, druga noga też się zgina. O, to fajnie, ale coś jest mokra. Boże, żeby to tylko była krew. To jest tak samo jak ze wspinaniem, proszę pana. Nie wiadomo, ale wydaje mi się, że ludzie, którzy się wspinają, nie tylko robią jakąś aktywność, to są ludzie, którzy podążają za filozofią tak zwaną art of suffering, czyli sztuki cierpienia, bo cierpienie może być pejoratywne, prawda? A może być wartością wtedy, kiedy prowadzi do celu. I pewnie to nas też tam naznacza, że tak powiem, ta filozofia. Nie wiem, jak tu koledzy, czy też małpki mieli w spodnie. Ja się całkowicie z Krzysztofem zgadzam. To jest fajne, co powiedział. Wiadomo, to jest bardzo trudne pytanie, Wojtek, dlaczego się wspinamy. I myślę, że tyle tych odpowiedzi jest, ile tych pytań, a tych pytań jest często dużo. No każdy co innego w górach znajduje. Mnie na przykład bardzo fascynuje zawsze człowiek i dla mnie to jest wartość w górach, no bo wiadomo, że góry są piękne, to są landszafty, krajobrazy, widoki, ale jakby nie było, jest to nieożywiona przyroda, dość niebezpieczna, to niebezpieczeństwo obiektywne w górach są duże, a fajny pierwiastek, który tam się pojawia, to jest właśnie człowiek. I ja osobiście, jak na przykład doznaję mizerii duchowej, bo czegoś się boję w górach, to jestem z kolegą, z partnerem, który na przykład w tym momencie w ogóle się niczego nie boi i sobie idzie, tak jakby się nic nie działo.
wtedy no, w tej drugiej osobie szukam tej siły. To jest bardzo fajne i to mnie pociąga. No tak, to moje ulubione pytanie. Ja dostaję 7,28 za każdy metr wysokości. Nie wiem, czy takie pytanie tutaj, czy można w ogóle tłumaczyć po co. No wszyscy wiemy... Moment. Jak kochamy byliście kiedyś w górach? Dobra, eksperci, nie trzeba odpowiadać. Tak mi się wydaje. Chciałem coś powiedzieć? Już chyba wszystko powiedzieliśmy. To trochę tak, że wy też tutaj przyjeżdżacie, bo was tutaj coś przyciąga i tak samo jest z nami chyba, tak mi się wydaje. Nie? Yeti chyba tam. Dobrze. Bo często ludzie twierdzą, że góry, zwłaszcza takie góry wysokie, są ucieczką od normalnego życia. Czy jest w tym prawda, czy wręcz odwrotnie? Co jest ciężkie? Że ucieczką są od życia. Ja myślałem, że plecak jest ciężki. Plecak jest ciężki. Ucieczką od życia? Nie wiem. Wydaje mi się, że to jest tak, że jak człowiek chce jechać w góry, to jedzie w góry. W górach myśli o tym, żeby wrócić. A jak wróci do domu, to myśli, żeby znowu jechać, prawda? Bo to tak mniej więcej wygląda. Co prawda dziś jest trochę trudniej, ale w pięknych latach stanu wojennego i powstania wojennych to były piękne czasy. Wy sobie wyobrażacie, nigdy już takie czasy nie wrócą, że mogliśmy spędzać że mogliśmy 7-8 miesięcy być w górach, trochę w domu trzeba było policzyć dzieci. Zwykle niestety przybywało, nie chciało ubywać, a zawsze było więcej tych dzieci. No ale te czasy już pewnie nie wrócą. W związku z tym właśnie całe nasze życie było zawładnięte przez góry i przez alpinizm. No dzisiaj niestety trzeba troszeczkę wybierać, już nie jest tak prosto. No ale jak to mówił Bonington, trzeba się urodzić we właściwym czasie. I wydaje mi się, że my, jeśli chodzi o góry wysokie, się urodziliśmy we właściwym czasie. No nie wiem, ja ostatnie pół roku spędziłem pod K2. Dokładnie wczoraj wróciłem. No nie wiem, czy to jest ucieczka. Sam nie wiem. Ja mam tak, że po całym tym zamieszaniu organizacyjnym zawsze przed wyjazdem, po kilku dniach, najczęściej już na trekkingu, kiedy opadnie ten cały kurz związany z tym zamieszaniem, przechodzę w inny tryb, taki tryb wolności. I wtedy tak naprawdę czuję się sobą, będąc tam, chodząc, spinając się. No to w ogóle jest takie dobre pytanie, bo pamiętam, że jak był taki moment, kiedy rzeczywiście bardzo często jeździłem na wyprawy, to tak jak Krzysiek mówił, będąc na wyprawie tęskni się do tego, żeby wrócić do domu, wraca się do domu i jakoś tak jest dziwnie, już by się chciało znowu na tą kolejną wyprawę pojechać i człowiek, to jest taka trochę pułapka, można się chyba troszeczkę zagubić i niektórym z nas może to się nawet przytrafiło. W każdym razie z ostatniej wyprawy naprawdę z ogromną radością wróciłem do domu. Ja myślę, że jednym słowem pasja, a z tego nie trzeba się tłumaczyć. Zawsze niech się tłumaczą ci, którzy jej nie mają. Warto mieć pasję. No dobra, pasja pasją, ale za coś te wyprawy trzeba opłacić. Jak to kiedyś wyglądało, Krzysztof, bo mówiłeś o tych pięknych latach stanu wojennego. Kiedy kraj był biedny, a wyście jednak mimo wszystko tam siedzieli. No tak, to jest taki paradoks. Muszę ci powiedzieć, że my największe sukcesy mieliśmy wtedy, kiedy było ciężko w kraju, tak? Te butelki w Oszą, z octem gdzieś tam, czyli prawda? Sukcesy znowu nadchodzą. No, ale to, nie, jeden z profesorów mówił, że to chyba wynika z tego, że Polacy mają taką duszę wojownika wtedy, kiedy mają wroga. Proszę zauważyć, że my zawsze walczyliśmy, jak był wróg, prawda? No, tamtą szabelką Polacy machali, biorąc pod uwagę nawet XIX wiek i później. A naszym wrogiem było to, że nie zapisaliśmy pięknej historii, wielkiej historii lat 50-64, kiedy zdobywano wszystkie szczyty. No więc jak się pewne możliwości otworzyły, no to ruszyliśmy z tą szabelką. No i to tak wyglądało, że my tak trochę po ułańsku. Dzisiaj młodzi chłopcy się zupełnie inaczej podchodzą do wspinania. Natomiast my tak troszeczkę, no wiesz jak to, po ułańsku to robiliśmy. Ale żeby środki zdobyć, to właśnie ten system umożliwił. Większość moich przyjaciół, wszyscy kończyli jakieś tam politechniki, uniwersytety. Skończyliśmy na kominach, prawda? No to też fajne, bo to bardzo była skomplikowana robota. Wiecie, trzeba było mieć wiadro, kij i wałek. Trzy rzeczy. Ale to była dosyć duża kasa, dzięki której
klub te pieniądze oczywiście otrzymywał. Ta umowa była między jakąś tam hutą Katowice, prawda, naszą żywicielką, a klubem. No i potem te pieniądze wszystkie szły na wyprawę. Także stąd tych, ja pamiętam z naszego klubu Wojtek z Katowic, to wyjeżdżało po 6-8 wypraw w jednym sezonie. Wszyscy tworzyli zespoły i gdzieś tam walczyliśmy na tych belkach, kominach, bo to, no to było dobra sprawa, bo nie mieliśmy takiej pomocy państwa wtedy, bo pewnie państwo było biedne. No ale jak widać, sobie radziliśmy, prawda? Najważniejsze było zostawić zawód, robotę i przyjść do klubu wysokogórskiego i dalej już się działo. Autobus H, taki czerwony, spod Super Samu jeździł do huty, tam się spotykaliśmy. Ale to było fajnie, słuchajcie, pracowaliśmy jeden miesiąc w roku. To się już nie wróci. No dobra, a teraz... Też pracowałeś, nie? No też pracowałem na robotach wysokościowych i się zgadza. No się wtedy naprawdę zarabiało w takie przyzwoite pieniądze w zielonych takich banknotach. Pamiętam, że za pierwszą wypłatę szybko na kopalni na Śląsku żeśmy pomalowali. Kupiłem ojcu telewizor Sharpa, takie były sklepy Baltona i Pewex, ponieważ ojciec miał rosyjski telewizor Rubin, on się non-stop zapalał w domu. Groziło to pożarem, więc kupiłem telewizor ojcu, a za resztę pieniędzy pojechałem na pierwszą swoją wyprawę. A propos tej walczności, no rzeczywiście wydaje się, że w alpinizmie taki zadzior, nazwałbym to może polskim zadziorem, jest ważny. No bo czasami nie jest łatwo w tych górach. No i ten zadzior powoduje, że tak naprawdę, no powiem nieskromnie, polscy alpiniści są marką rozpoznawalną na całym świecie i to taką z najwyższej półki i to jest bardzo fajne. Ja dalej maluję kominy. Naprawdę. Tylko, że pieniądze już nie są takie jak kiedyś. Chociaż w tym momencie mam też inną rolę. Biegam po różnych firmach, panach prezesach, dyrektorach. Umawiam się na spotkanie i organizuję finansowanie na kolejnych wypraw przygotowawczych pod K2 w przyszłym roku i mam nadzieję, że uda się znaleźć również pieniądze na cel główny, czyli zimą K2 2019-2020. Warto przerwę tylko, warto zapamiętać, Piotrek Tomala, gdyby ktoś z was miał taką właściwie, prawda, możliwość, prawda, zgłaszał prowadzenia akces. Rozmów, to z Piotrkiem właśnie. Albo z kapeluszem przejdzie zaraz, Piotrek. A gdyby ktoś chciał jechać zimą na K2, to Krzysiek weryfikuje tutaj. To jest ta tak zwana komisja weryfikacyjna. No, jeżeli chodzi właśnie o te koszty, to jest taki trochę paradoks, tak jak Krzysiek powiedział, że kiedyś w tych trudniejszych czasach ja zaczynałem w ogóle jako taki turysta górski. Wydaje mi się, że było łatwiej pojechać nawet w Karakorum za $100, dawało się jakoś. No w tej chwili niestety trzeba to przez 50 pomnożyć, także no, to były wyjazdy bez żadnych pozwoleń, takie zupełnie no... na czarno, że tak powiem, ale jak ktoś chciał, to mógł za niewielkie pieniądze tam dotrzeć. Myślę, że teraz jest trochę trudniej. Trzeba po prostu popracować. Może łatwiej jest zarobić, ale trzeba chyba więcej z siebie jeszcze dać. Ale Darek, kiedyś szanowaliśmy pieniądze. Pamiętam, Kukuczka z Himalaju wracał zawsze ostatni. Wszystkie wyprawy europejskie już były w domu, a Jurek siedział, tak długo zdobędziesz szczyt. To czemu ty jeszcze siedzisz? Stary, szczyt zapłacony, trzeba zdobyć, nie? To masz, jak zapłacony szczyt, no to jak? Czyli to w sumie takie połączenie tego, co mówił Janusz, tego polskiego zadziora, z jeszcze z tym, z takim polskim ekonomicznym podejściem do życia. Dobrze, a właściwie tak, bo Piotr wspomniał o K2. Tak może byście tak w skrócie powiedzieli, jak to ma wyglądać, takie zdobycie, bo może nie wszyscy śledzili losy ostatniej zimowej wyprawy. Jesteśmy w Polsce i co dalej w drodze do K2? Jak już mamy nawet te pieniądze i spakowane bagaże? Pieniędzy jeszcze nie mamy. Ale bagaże mamy spakowane, tak? Mamy bagaże. No nie, no K2 postoi, słuchajcie, ona się nie przewraca. Można próbować i...
ktoś wyliczył, że skoro Nanga Parbat zimą zdobyto przy 26 czy którejś tam próbie, a na K2 były dopiero 4, 3 polskie, 1 rosyjska, to ktoś wyliczył, może w 2097 roku przy 46 próbie ktoś wejdzie, ale to już nie będzie nasza sprawa, to już będzie wasza sprawa. Ale dobrze, by jednak Polacy się przymierzyli, bo ja mówię, niekoniecznie trzeba zdobyć, słuchajcie, trzeba się mierzyć. Ważne, że Polacy się jednak mierzą. No wiadomo, wynik nie zawsze zależy od nas, też oczywiście od zespołu. Wszyscy popełniamy błędy, wyciągamy wnioski, zbieramy doświadczenia, to z pewnością się tam kumuluje jakoś. Ja już byłem 6 razy pod K2 i nie wiem, czy jeszcze mam prawo w ogóle tam jechać. Ale myślę, że tu jest tylu młodych, chętnych ludzi, to pociągną tą polską eksplorację zimową, bo jak pojedziecie do Nepalu, do Indii, Pakistanu, powiecie, że jesteście z Polski, prawda, bo ja tak jestem, o, szapoba, szacun, Polacy. To fajnie, tak miło, prawda, bo słyszeć, że jednak coś tam Polak potrafi i na K2 byłoby dobrze, bo zresztą to hasło K2 dla Polaków to chyba wymyślili nasi koledzy z Europy, bo pytanie o to, czy jadą zimą na K2, to mówię, nie, K2 dla Polaków. No i tak już zostało. I teraz jest problem, no bo K2 dla Polaków, to hasło jest wszechobecne w Europie. Trzeba jechać. To trzeba jechać. Co tu dużo mówić. Generalnie, może zostawmy trochę K2, a generalnie na wyprawach kiedyś też legenda polskiego himalaizmu Zyga Heinrich powiedział, że walka o szczyt zaczyna się w karawanie. Kiedyś tak było. Czy tak dalej jest, że już w karawanie zaczynamy się przymierzać do tego, jak będziemy chodzić, trochę oszczędzać, kombinować, zanim dojdziemy do bazy? Nie wiem, ja nie kombinowałem. Znaczy nie wiem, a czy koledzy, uczestnicy wyprawy kombinowali, to nie wiem. Ale myślę, że nie, że jednak to tak jest, że ta góra jest zbyt wymagająca na to, żeby tam bardzo kombinować. Raczej wszyscy patrzą na forecast, na pogodę. No dzisiaj jeszcze dodatkowo wszyscy mają te przyrządy cholerne takie, co się tymi dwoma palcami coś tam robi. No to jest problem, ponieważ ta informacja idzie w świat na wszystkie możliwe portale i wszędzie. No ale Wisły kijem nie zatrzymamy, prawda? No, ale myślę, że nie, że rywalizacja to może być wtedy, kiedy jest łatwo, muzyka łatwa, przyjemna, można rywalizować. Natomiast przy trudnym wspinaniu, w trudnych warunkach, to raczej myślę, że wszyscy myślą o zespole. No jest taki aspekt karawany, oczywiście tam nikt nie kombinuje. Natomiast karawana była, jest i będzie zawsze nie tylko elementem dostarczenia tych ładunków do bazy, do podnóża góry, ale też to jest element aklimatyzacji, który dla nas jest bardzo ważny, dlatego że no, działanie w rozrzedzonym powietrzu nie da się tak po prostu przyjść i wspinać. Trzeba się wcześniej zaklimatyzować. Między innymi pierwszym elementem tej aklimatyzacji jest dojście do bazy, czyli ta karawana. Tak, właśnie. Przypomnijmy, że baza pod K2 leży na 5000 metrów i tak od strzału to tam sobie wlecieć helikopterem raczej nie można. Oj, da się, da się. Mieliśmy w tym roku tych helikopterów tyle, że... Prawda, mówili, się, no piloci na tle nie przylatują, no jest to ryzykowne, no karawana konwencjonalna piechotą. Poza tym jest to też fajny aspekt społeczny, bo jak gdyby daje się zarobić miejscowej ludności poprzez to, że my te duże ilości ładunków tam wieziemy. No trzeba pamiętać, że to jednak te ostatnie wioski pod tymi dużymi górami to są ludzie, którzy żyją w środowisku, powiedzmy, można powiedzieć, XIX-wiecznym i każdy pieniądz zostawiony przez nas tam dla nich jest bardzo cenny i to też jest fajne. A najgorzej ma lekarz. Jak się ludzie dowiedzą, że jest lekarz w wyprawie, pamiętasz, byliśmy pod Trzoju, doktor pustelnik, ale nie lekarz, doktor, prawda, z Politechniki. Ale doktor mówiliśmy, chemii. Mówiliśmy do niego, doktorze, jak się dowiedzi ludzie, to Piotrek miał taką dużą kolejkę. Mówi, o doktor, tam jest doktor, nie, bo nie mieliśmy doktora. I Piotrek rozdawał tabletki, żółte rano, tam zielone, białe, tylko tym się zajmował, prawda? Ale to jest ten aspekt społeczny, o którym mówiłeś. Ale muszę powiedzieć poważnie, że rzeczywiście z ostatniej wyprawy wszystkie leki zostały w Askole, w tej ostatniej wiosce. Miejscowy tam taki felczer rezyduje i to wszystko przejął. Także jest też ten aspekt, o którym ty mówisz. No, nawet więcej, bo żeśmy chyba na parę godzin otworzyli po prostu polski szpital w Askole. I też były niezłe kolejki. Czy w ogóle nasz lekarz ostatnio, to okazało się, że w Askole mają USG i nikt go nie umie operować. I nasz lekarz tam siedział 3 dni i wszystkich sprawdził całą wioskę i okolicę. No, czyli są takie aspekty też. No
No dobrze. To teraz tak. Właśnie, bo rozmawialiśmy trochę o zgłaszaniu się. Jak się dobiera ludzi? Jak dobieraliście partnerów na swoje wyjazdy, wyprawy? Jaka jest różnica między dobieraniem partnerów na małe wyjazdy, a takie wyprawy narodowe? Ja tam nie wybierałem nikogo. Sami przychodzili. Nie wiem, jest komisja sportowa, tak? Czy mamy w PZ-cie, która... Piotr, tak, no jakby nie było, jesteśmy w strukturach związku sportowego. Podlegamy ministrowi sportu i tam w tych strukturach są komisje, które weryfikują po prostu tak zwane wykazy przejść. Czyli najpierw trzeba się wykazać w Tatrach. To jest taka fajna droga, taka... No mógłbym powiedzieć, że najlepsza, ponieważ jak ktoś się przetrze w Tatrach, a to są bardzo trudne góry wbrew pozorom, to już potem to fajnie dalej idzie, prawda? Alpy, Himalaje, no i gdzieś tam się weryfikuje tych ludzi. Dobra, słuchajcie, taka mała przerwa specjalnie dla was, razem z Jasiem, prosto ze szczytu K2, na nartach, przyleciał Jędrek Bargiel. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo mi miło, że tutaj mogłem się znaleźć. Dziękuję za zaproszenie. Naprawdę zawsze chciałem tutaj przyjechać i bardzo się cieszę, że w końcu mi się udało. Słuchajcie, żeby było jasne, Jędrek razem z Januszem wczoraj wylądowali prosto z Pakistanu, no i udało się tutaj przejechać. Była to taka akcja organizowana totalnie spontanicznie, no ale jak widać, udało się to specjalnie dla was. Dobrze, jedziemy dalej. Zaraz Jędrek ciebie będziemy maglować, ale jeszcze trochę o tych partnerach. O partnerach? O partnerach to jest trzeba... Dobrze byłoby dobrać takich ludzi, którzy potrafią pracować w zespole, którzy potrafią cieszyć się z sukcesu innych. To dzisiaj wiecie o tym, to nie jest takie proste, ale ja pamiętam na wyprawie everestowskiej w 80 roku my mieliśmy szczęście z Leszkiem wejść na szczyt. Jak wróciliśmy do bazy, to się rozpłakał jeden z chłopaków. Ale nie z zawiści, z zazdrości. On się cieszył, że nam jako zespołowi się udało. To dosyć trudne jest dzisiaj, prawda, Jędrek? Nie jest to proste, żeby się wszyscy cieszyli. Ja wiem, że ty masz takie doświadczenia, bo zaangażowałeś prawie całą rodzinę do swojego wyzwania, więc mi się strasznie spodobało, że on przede wszystkim mamie dziękował. Ty jesteś gościu. Tak, Krzysiek ma... Krzysiek ma rację. No, tak naprawdę wielkie rzeczy mogą się tylko rodzić w świetnej atmosferze i to jest bardzo ważne, by mieć ze sobą ludzi, na których może się liczyć, którzy grają do jednej bramki, bo tak naprawdę tak samo jak na tej naszej ostatniej wyprawie. No ja niby zjeżdżałem z tego szczytu, ale sam bym temu nie podołał. Tutaj cały team wykonał mega pracę. I naprawdę po powrocie się mega cieszyliśmy. I no po prostu były takie emocje, że nie cieszyliśmy się w ogóle z tego, co się dzieje wokół tego, tylko z tego, że jesteśmy wszyscy cali i zdrowi. I to było naprawdę niesamowite. Dokładnie, bardzo się cieszymy, cały nasz team, że Jędrkowi się udało parę dni temu stanąć na K2. Stanąć i zjechać. No właśnie, cieszyliście się. Janusz, ty chyba dobrze na to odpowiesz. Co jest tak naprawdę sukcesem wyprawy? Sukcesem jest właśnie to, że siedzimy tu z Jędrkiem razem, jesteśmy przyjaciółmi. Jest nasz tutaj cały zespół. Jesteśmy wszyscy razem, wyjechaliśmy razem, wróciliśmy razem i to jest największy sukces. A to, że udało nam się coś zrealizować w postaci wejścia na ten wierzchołek Jędrka i zjazdu na nartach pierwszego, to jest już mega sprawa. Naprawdę, mega jesteśmy szczęśliwi. Dobra, Jędrek, teraz tak musiałbyś tam dwa słowa powiedzieć. Jak ci się ten, jak w ogóle po powrocie, jak w tym płaskim otoczeniu? No? W ogóle jest ciepło, nie ma śniegu. Jak ty się czujesz? Nie, no czuję się świetnie zdecydowanie. Jakby, lubię tutaj wracać i zawsze pod koniec wyprawy już tęsknimy za rodziną, za znajomymi.
za jakimiś takimi no, rzeczami wbrew pozorom prostymi, nie wiem, swoim łóżkiem, do którego jeszcze nie dotarłem, ale prysznicem można tu odpocząć, no, są wakacje jeszcze i mam nadzieję, że no, uda się gdzieś jeszcze odpocząć, ale naprawdę świetnie się czujemy. Wczoraj no, mieliśmy zamieszanie troszeczkę, wróciliśmy, też spotkaliśmy się ze znajomymi, poszliśmy spać nad ranem i tutaj transfer, więc jest intensywnie, ale jest bardzo, bardzo pozytywnie. No dobra, teraz trzeba trochę takich pikantnych szczegółów wyciągać. Jak się załatwia dwójkę w trójce? W sensie w obozie trzeci. Jak to wygląda, słuchajcie, takie sprawy? Mycie się, prysznic, jak tam na zewnątrz, namiotu minus 40, a w namiocie minus 35. To jest proste, trzeba jeździć na zimowe wyprawy i wtedy nie trzeba się myć. Bo jest minus 20 i nie trzeba się myć. Latem jest gorzej, bo trzeba się myć. Latem jest cieplej. No ja nie wiem, jak to działa do końca, bo w zasadzie ja nigdy nic nie jem praktycznie u góry, więc mi się nic nie chce, ale no jak wszędzie, no trzeba sobie jakoś po prostu radzić z tym. Piotrek, no, duch puszczy, no, nie? W kombinezonach jest taki suwaczek z tyłu. No, no właśnie, tam jest, niektórzy mają. Zdarzało się wypadki, że ktoś zapomniał go odsunąć? Na tych wyprawach, na których ja byłem, nie przypominam sobie, natomiast Krzysiu... Nie, były takie wypadki, że ktoś tu kombinezon odsunął, no tą dwójeczkę zrobił, patrzy, a tam nic nie ma na śniegu. Kalesony. Zdarza się. Nawet w bazie pamiętam, raz Leszek mi nasikał do buta. A było tak. Kolega zwymiotował do buta, bo mu się niedobrze zrobił. Ale ja ci powiem, dlaczego do mojego? To było dziwne, prawda? No filozofię dobrą właśnie uprawiał. Ponieważ mieliśmy takie duże namioty, a zimą przeważnie było zasypane to wejście w nocy, wiatr, trzeba było się odkopywać. No i stały skorupy, prawda, w tej apsydzie. Ja rano patrzę, a w moim bucie, prawda, pełno. Ja mówię, kurde, Lechu, coś ty zrobił? To właściwie tak mogę do swojego, ale skoro twoje tu stałe, to nasze. Ja mu tego nie zapomnę. Ale to nie jest problem w górach, bo tak pytają wszyscy właśnie, którzy nie chodzą bardzo aktywnie w górę, nie, czy to jest problem, ta fizjologia, naprawdę to nie jest problem. Są inne problemy, a to akurat jakoś ogarniamy. Jakie? Pytania publiczności będą potem. Dobra, a to jeszcze jak już tak przy pikantnych szczegółach. Nawet tak historycznie. Wyprawy wysokogórskie, alkohol. Czy był na wyprawach alkohol? A co to jest? To jest to, co po 13, tak można? Kiedyś. No to jest bardzo poważna sprawa właściwie, jeśli chodzi o te sprawy. W zasadzie na wspinaniu, jak pan, wszyscy moi koledzy wiedzą, nikt nie pije alkoholu, bo to się nie da. No może ruskie tam piją, ale alkohol odgrywa rolę taką kulturową, powiedziałbym, prawda? Bo jednak jest to ten element, gdzie do tej herbaty się wlewa tą zakrętkę, prawda, lub dwie. Tam trochę tak łagodzi obyczaje, otwiera się język bardziej, można porozmawiać o życiu. Nikt nie jest zamknięty, tylko, prawda, dużo mówi. I ja na moich wyprawach naprawdę wszystkich był. Alkohol, muszę się przyznać, ale tylko w bazie oczywiście do medyczne degustacji. I jeszcze jest jedna ważna sprawa, że zwykle alkoholem zawiaduje lekarz. To nie jest tak, że sobie można tam lekarz w swojej tej beczce trzyma i tam, prawda, po zakrętce wydziela, żeby było równo wszystkiemu, chyba że lekarz jest trunkowy. No wtedy jest trochę gorzej, ponieważ zwykle w połowie wyprawy brakuje, prawda? I mieliśmy takiego Marka, może za dużo gadam, czy nie? Mogę. Naszego przyjaciela, który w połowie, czy tam pod koniec wyprawy przyszedł do mnie i mówił, Barasab, nie ma. Mówię, jak to nie ma? Miałeś wyliczyć, nie? Tam ileś zakrętek, raz ilość głów, ileś dni, to tam wyszła jakaś ilość. Nie, ja dobrze policzyłem. To co się stało? No wiesz, mówię, wy tam się wspinacie, ryzykujecie, rzeka Szaksgam na 4000 tam się podnosi do wysokości, której się nie da przekroczyć. Jesteśmy odcięci od świata, strona chińska. I ja mówię, no i co z tego, stary? Ja mam stres. Muszę codziennie rano, w południe, wieczorem po kielonku wypić, bo no mogę uciąć palec, ale wiesz, wyrostek robaczkowy albo coś, no to już wiadomo, jak się to skończy, prawda? Byliśmy trochę zmartwieni, ale któregoś dnia ktoś tam wybiegł z bazy, mówi, Ruskie idą. Przyszła wyprawa rosyjska.
Słuchajcie. Niektórzy pamiętają z was takie kanistry 20-litrowe na benzynę, prawda, zielone. Oni też mieli ich tam kilkanaście tych kanistrów. Ktoś tam mówi, niemożliwe, żeby we wszystkich była nafta. To jest niemożliwe. I oczywiście okazało się, że co któryś był samogon. Marek mówi, robimy przyjaźń polsko-rosyjską. Codziennie chodziliśmy do nich, do mesy. Oni nie byli ani razu u nas. Oni nie mieli po co. No to się siada i wiecie, co trzeba robić. Siąść i się czeka. 10 minut, no rybiata, jak działa, хорошо, bla, 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 bla. 20 minuta, 30 minuta, w 35 nie wytrzymuje, wałat. Ja mówię, no naliwaj. No i dzięki temu my weszliśmy, ruskie weszły. No tak czasem pomaga. Ale nie, tak już mówiąc poważnie, to Jędrek by się oburzył. Nie wolno alkoholu pić, prawda, w górach. Nie zachęcamy do picia alkoholu, ale woda jest bardzo zdrowa, dobra, czysta. Prosto z lodowca. Nie czysta. No nie, jakie macie chłopaki doświadczenia? Mieliście na tej wyprawie coś? Nie, na tej nic. Nic. To co tak zarządził? To Jędrek tak zarządził. Nie, to nie było planowane. Generalnie nie mieliśmy czasu, żeby się wyposażyć w cokolwiek. Bo wyprawa po prostu wierzę, szybko, no, ale... szybko się wszystko działo i jedyne, co udało nam się zrobić z alkoholowych rzeczy, to w Istambule pójść na piwo przed wyprawą. No to teraz możesz nadrobić zaległości. Dokładnie, taki mamy też plan. Piotrek cały czas siedział z kucharzem, także też coś tam brali, pili, nie wiem co tam. Tak, jak miejscowi wyczują, że Polacy mają alkohol, a Polacy zawsze mają, no to już potem jest. Są najlepszymi przyjaciółmi wtedy. Tak. Właśnie pytali tu na naszej wyprawie przyjaciele właśnie z zimowej, czy mam alkohol. I się zdziwili, jak to nie macie? To właśnie to jest ta marka polskich himalajstów, o której mówiliśmy. Ale przecież to jest normalne, bo no przecież nikt na tamtych poprzednich wyprawach zawsze się brało 95%, prawda? Amerykanin się pyta, taki lekarz, który dołączył naszej wyprawy, nasz lekarz zginął. No, chłopcy go tam w ramach rewanżu uczyli, prawda, te góralskie herbatki. No, Amerykanin taki był stres skonfundowany, ale w końcu już tam przyjął, że to trzeba. Ale miał takie wątpliwości, się pyta, ty, ale czemu my taki mocny alkohol do bazy bierzecie? No, wiesz, no nie wiem, tradycja, mówię. A mówię, tak tradycja, 95, a Jędrek Rosika mówi, ja mu wytłumaczę, mówi. Ty, mówi, Steve, co wy tam w tej Ameryce pijecie? No, mówię tam. Brandy, to ile to ma voltów? No 40, 42 volty. To mówi, to ile tam jest wody? No 58. A tu Steve popatrz, 95, to ile tu jest wody? Steve mówi, no 5, ale nie zrozumiał, o co chodzi. A Jędrek mówi, co? Wodę do bazy będziemy nosić? A, you're right. Masz rację. Czasem trzeba tej naszej kultury wysokoprocentowej uczyć, prawda? Po co wodę nosić? Myśmy raz tak uczyli jednego szerpę, zresztą bardzo znanego, bo zdobył 14 ośmiotysięczników, wszedł na wszystkie ośmiotysięczniki, że o 9 rano dostał dwa razy po 25 gram właśnie takiego wysokoprocentowego, to wstał z tego krzesła dopiero o 13. To też jest ta aklimatyzacja, tak? Tak, to rozszerza naczynia tam. Tak. Dobra, a teraz tak trochę poważniej. Słuchajcie, jak się jedzie na wyprawę, każdy myśli o zdobyciu szczytu, o zrealizowaniu celu. Czy gdzieś, jeżdżąc na swoje wyprawy, kalkulujecie to ryzyko śmierci? Czy kalkulujemy? Ja to nie zakładam, że chcę ryzykować na tyle, żeby to było bliskie, więc staramy się po prostu minimalizować ryzyko. To jest kluczowe w tych wyprawach, bo można robić bardzo trudne rzeczy, tylko musi się wszystko składać, musi być świetna pogoda, świetne warunki, musimy się świetnie czuć i jeżeli są jakieś objawy bądź sytuacje, które dają nam sygnały, że nie do końca to działa, to po prostu trzeba wiedzieć, trzeba potrafić po prostu odpuścić. Ja pamiętam w zeszłym roku, rozczarowany taki trochę byłem, ale pamiętam, że skończyłem mój atak szczytowy 200 metrów nad bazą. No tak, to Jędrek właśnie bardzo ładnie mówi, że to jest taki
No, trzeba mieć czujność pewną, czasem zdecydować o tym, że ta góra postoi swobodnie. No niestety, jak się tą cienką, czerwoną linię przekroczy, to czasem potem się dzieją rzeczy dziwne. Ale z kolei to problem jest, ja uważam, że problem jest, Jędrek, na tym, że każdy z nas subiektywnie ocenia ten limit swój, prawda? Gdyby był taki wzór, że wysokość razy wiek plus waga, doświadczenie, odjąć żona, dodać dzieci i wychodzi mi, że mogę do 6,750, to byłoby dobrze, ale nie ma takiego wzoru, nie? Tylko każdy ocenia, o, jeszcze, no, jeszcze, nie? Jeszcze mogę, jeszcze. No i tu jest ten problem, a to z kolei się składa na takie jedno słowo, czyli doświadczenie, prawda? Czyli więcej mamy doświadczeń, prawda, panie Darku, bo ty jesteś ciągle w górach. Właśnie na tej ostatniej wyprawie mieliśmy taką sytuację, że zaczęły się sypać na tej naszej drodze kamienie i musiałeś podjąć taką dosyć trudną decyzję. Byliśmy już tam zaawansowani prawie no, pod 7 tysięcy i nagle okazuje się, że tam jest zbyt niebezpiecznie i po prostu zwinęliśmy się i zmieniliśmy drogę. No, to było być może takim zasadniczym powodem, że na tej nowej drodze już nie mieliśmy czasu na to, żeby wyżej czy zaatakować szczyt w ogóle. Czyli to są takie obiektywne sytuacje, no, gdzie no, w przypadku takiej dużej wyprawy tutaj rola kierownika, jeżeli chodzi o podjęcie jakiejś takiej trudnej decyzji, no, jest bardzo, bardzo ważna. Jak ty się tam wtedy czułeś? No ale nikt nie idzie umierać w góry, no umówmy się. No tak, ale nie idzie. Alpiniści mają jedną wadę. Wiecie co, my wszyscy spinający się to są tacy pewni, że sobie zawsze poradzą. Ale to jest strasznie ważne, co nie jest prawdą, prawda? Zdarza się, że przecież coś się dzieje w górach, ale trzeba mieć takie w sobie, że ja w sumie nie dam rady? Niemożliwe, nie? I can do. To jest niemożliwe, żebym ja czegoś nie zrobił. Co, tak mówię, nie jest prawdą, ale tą wiarę trzeba mieć w siebie, bo inaczej to ten strach zamienia się w lęk. No a lęk jest niestety przeszkodą w wspinaniu. Strach trzeba mieć, ale lęk nie. I wydaje mi się, ja znam, muszę ci powiedzieć tylko, bo ty jesteś za młody, znać całe środowisko, jedną osobę, która po traumatycznych przeżyciach zrezygnowała ze wspinania. No to świadczy o czymś, prawda? No bo ktoś tak mówi, słuchaj, no tylu przyjaciół straciłeś, tu ktoś umarł, tam ktoś zginął. Czy się nie zastanawiasz nad tym? Okazuje się, że nie, że to pasja jest coś takiego poparta tą wiarą, cholerną wiarą, że zawsze sobie poradzimy, co nie jest prawdą. Chyba jest potrzebne i każdy, kto idzie w góry, powinien mieć tą wiarę, że zawsze sobie poradzi. Ale tak jak mówię, dobrze jest to experience, doświadczenie, o którym mówiłeś, czyli tak, ciak, 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 pomału gdzieś tam, prawda? To jest bezpieczniejsza droga. Przecież Jędrek zaczął jeździć na nartach jak, no nie wiem, 10 lat albo 8. 3. Albo 3. Dokładnie. Nie no, dawno temu, ale no, zaczynałem jeżdżąc na nartach na wsi. I powolutku te góry gasły i trudności tych rzeczy. No i na pewno to jest zdrowe i bardzo ważne, bo to no, te lata spędzone w górach właśnie i rozsądne działanie, samodzielne przede wszystkim, bo to jest kluczowe, by być samodzielnym, bo wtedy zbieramy doświadczenie, bo jeżeli zawsze ktoś za nas podejmuje decyzję, wspinamy się tylko i robimy wszystko z lepszymi od siebie, to zawsze ta odpowiedzialność z nas spada i później w momentach, kiedy zostajemy sami, no, mogą być po prostu kłopoty. Dzięki. Dobra, słuchajcie, powoli przechodzimy do pytań od publiczności. Gdzie jest ten mikrofonowy? Jest tam czerwona koszulka i mikrofon. Jeżeli ktoś ma ochotę, to tam zapraszamy do kolejki. Ojeju, aż tyle? No to prosimy. Więc tak, dzień dobry. Ode mnie jedno pytanie. Być może troszkę dla was niewygodne, ale liczę na szczerą odpowiedź. Jak to tak naprawdę było i jest obecnie z Denisem Urubko i jego decyzja o samotnym ataku szczytowym i o tym, co donosiły media na ten temat, czyli, bo umówmy się, że myślę, że większość z nas tak naprawdę całą sprawę zna wyłącznie z tego, w jaki sposób przedstawiały ją media, czyli, że opuścił was, pojawiały się takie słowa jak zdrada, powoływały się na kłótnie z panem, panie Krzysztofie, wiem, że Denis wypowiadał się bardzo negatywnie na temat decyzji przez pana podejmowanych, ale zdaję sobie również sprawę z tego, że media szukają sensacji, ponieważ to zawsze dobrze się klika. Jestem bardzo ciekawy, jak to było naprawdę, jak wy podchodzicie do całej sytuacji oraz przy okazji, czy wyobrażacie sobie dalszą współpracę z Denisem, w jakich jesteście obecnie relacjach i jak to wyglądało od środka? Znaczy to ja mogę tylko powiedzieć, że wszyscy razem się spotkają na festiwalu w Lądku za miesiąc. Właściwie za półtorej miesiąca, więc to poniekąd już powinno dać ci odpowiedź na drugą część pytania. No co, u Denisa хорошо, все. Nigdy go nie dościgniemy.
dlatego że on już ma chyba 6 albo 8 dzieci, to rzeczywiście jest mistrzem tutaj, prawda? Tutaj nikt nam nie dorównamy mu w tych kwestiach. Ja nigdy się nie kłóciłem z Denisem, to uważam, że było okej. Znaczy wspinał się, dobrze się wspinał, świetnym zawodnikiem, natomiast pewną niespodzianką dla nas było to, że pod koniec wyprawy postanowił iść z własną filozofią, a nie filozofią całego naszego zespołu, prawda? I postanowił, że pójdzie sam. Nikt nie chciał z nim iść, prawda? No bo pogody nie było przecież, nie było złe forecasty, więc było trochę to bezsensowne. On jednak się uparł i poszedł, prawda? Nie podobało mi się, nie, ja do niczego nie mam wielkiej pretensji. Nie podobało mi się to, że mimo, że uciekł z tej bazy, on uciekł właściwie, Darek go gdzieś tam zobaczył, że o, nie ma Denisa, poszedł. Że w obozie pierwszym, gdzie spotkał naszych kolegów, nie chciał ze mną rozmawiać, bo ja zadzwoniłem do chłopaków, że chcę z nim porozmawiać w ogóle. Powiedział, że nie będzie ze mną rozmawiał i drugie, że nie weźmie radiotelefonu. No tutaj uważam, popełnił jak na profesjonalistę, popełnił duży błąd, prawda? Bo nie tylko sam się narażał na niebezpieczeństwo bez radiotelefonu, ale narażał też nasze zespoły. W końcu dwa zespoły szły za nim, no, do ewentualnej pomocy. On sobie nie zdawał sprawy z tego. On mówi, że on nie potrzebuje żadnej pomocy, wszystko zawsze sobie poradzi. No nieprawda. Wystarczy, że złamie nogę, czy wpadnie do szczeliny bez radiotelefonu i po zawodach, prawda? Czyli można powiedzieć, że również narażał nas zespół na ewentualne, prawda, niesienie pomocy. No nie mogliśmy powiedzieć, a idź sobie, mamy to gdzieś, schodzimy do bazy, rób co chcesz. No, byliśmy jednak zespołem, prawda? Myślę, że on to przemyśli. Myślę, że taką zaczęło się wszystko od jego filozofii, o której ja gdzieś słyszałem, ale ona na wyprawie nie wypłynęła. Nie było mowy o tym w ogóle, że według niego sezon się kończy. Zima kończy się. Tak, 28 lutego. Potem sprawdziłem w internecie, rzeczywiście gdzieś parę lat temu się wypowiadał na ten temat, ale jakoś tak to na wyprawie o tym się nie mówiło. I tu nagle przychodzi 25 lutego, mówi, że on tylko sezon, prawda, zimowy jest 28 lutego, on musi iść. No, trochę tak, no, nie wiem, może przemyśli to jakoś. Generalnie rozmowy trwają, może pojedzie, tak? Nie wiem, jakie ma plany, prawdę mówiąc, dowiemy się wątku. Dodam może jeszcze jedno, że pewne nieporozumienia wynikały jak gdyby z różnic kulturowych. To jest jedna rzecz, a druga, trzeba mieć świadomość, że Denis jest zawodowym alpinistą. On jest po prostu zawodowym alpinistą i wszelka medialna kreacja, jaką tworzył, no jest mu potrzebna i na rękę jak gdyby. W pewnym momencie zupełnie szczerze, jak Krzysztof go zapytał, dlaczego to robi, na przykład te negatywne wpisy, które były niezgodne z rzeczywistością, powiedział, że dla rozgłosu. Powiedział wprost i to była bardzo szczera z jego strony odpowiedź. No właśnie, ja miałem do niego pretensje o to, że podczas wyprawy pisał źle o wyprawie. No to mi się nie spodobało, bo ja uważam, że każdy po wyprawie, Jędrek, jak ktoś wrócisz, możesz napisać artykuł, książkę, co ci się podobało, co się nie podobało, prawda? Ale podczas wyprawy tego się nie robi, tym bardziej, że był feedback. Niestety, my wszystko widzieliśmy. Cały zespół widzi, co on pisze. I to stworzyło trochę złą atmosferę. Widziałem, że wszyscy w zespole byli na niego wkurzeni, że pisze źle, siedzi z nami, razem jemy śniadanie, lunch, a on pisze źle o wyprawie. No ja dwa razy z nim rozmawiałem na temat i tego nie mogłem zrozumieć. Mówię, po co ci to w ogóle jest? Dlaczego to robisz? No tak jak Janusz mówił, pewnie jakieś elementy zagrały, inne medialne. I to nam się trochę nie podobało. Simone Moro zadzwonił do mnie, mówi, wiesz co, nie rozumiem go. To jeszcze na wyprawie się działo po jego decyzji. Mówi, że załatwiliście mu obywatelstwo, prawda, polskie. Zaprosiliście go do wyprawy. Miał z Afryką wszystko. A on pisze źle. Mówi, no, ja mówię, no widzisz, tak się zdarzyło. A Simone mówi, wiesz co, chyba to jest taki syndrom post-sowieticus. To znaczy, że dzieciństwo i młodość spędził jednak Denis w innej sferze kulturowej, o której ty mówiłeś. I być może to wpłynęło, ale nic nie ujmujemy Denisowi, jest naprawdę świetnym zawodnikiem, no, prawda, chyba się zgodzimy. Nie odbieram mu tego, że jest świetnym alpinistą. Dokonał naprawdę fenomenalne rzeczy w górach, natomiast no tutaj to jakoś nam... Poza tym on się rozwinął, zauważ, jak w 2002 roku się spotkaliśmy na wyprawie, to jeszcze on był, jeszcze nie był gwiazdą, nazwijmy to. Ale potem on, prawda, urósł, stał się rzeczywiście zawodowym alpinistą i troszeczkę jak gdyby zaczął już myśleć o swojej tylko karierze, już niekoniecznie zespołu czy tam kogoś, prawda? No poza tym nie podobało nam się w tych, przepraszam, jeszcze w tych jego doniesieniach, on używał takiego słowa paliaki, nie? Nie pisał, że my zespół, tylko ja i paliaki.
No a tu wydawało się, przepraszam, no masz obywatelstwo polskie, jesteś na narodowej polskiej jesteś wyprawie. Jesteś paliak. No a tu paliaki. No tak trochę to... No tej brak kultury, jak ty powiedziałeś, trochę takie wyczucia takiego. Dobra, się... prosimy o następne pytanie. Bardzo dziękuję za tą odpowiedź. Dzień dobry. Chciałbym bardzo podziękować panom za przybycie. Specjalnie nastawiałem budzik, żeby przyjść tutaj do panów. No chyba jest wyczyn godny K2. No, ale szybko. Jakie panowie mają sposoby na motywację dla samotnych podróżników, którzy na przykład podróżują w trakcie deszczu i jest im ciężko? Jakie mają panowie na to sposoby? A drugie pytanie do pana Janusza. Czy dalej przypina pan się uprzężą w namiocie, tak jak było to w trakcie Gaszerbruma pierwszego, gdzie wiadomo, wszystko latało? Dziękuję. To może zaczniemy od tego drugiego pytania. Rzeczywiście miałem taką niemiłą przygodę na wyprawie zimowej na Gaszerbrum pierwszy, gdzie bardzo silny wiatr szedł do poziomu bazy i o 8 rano po prostu wiatr mnie porwał. Wykonałem pełne salto razem z namiotem do tyłu, a za mną była taka kieszeń lodowcowa, 20-metrowy taki stok lodowcowy, w którym mógłbym się zsunąć i się po prostu tam pouszkadzać. No i potem po trzech dniach, gdy ten wiatr ustał i rozbiłem nowy namiot, bo ten mój był zniszczony, to rzeczywiście miałem takiego stresa, że spałem w namiocie w uprzęży, a w przeciągu w lód miałem wkręconą taką śrubę lodową i byłem na krótko jak gdyby wpięty do tego. No, czasami są takie stresujące sytuacje. Tak, a w świat poszła informacja, że gołąb poleciał. Ale jak mówiłeś... Jak mówić o tym uprzężach, bo to było pytanie o tą uprząż, prawda, i przywiązanie się, to ja miałem też taką przygodę na Purni, na południowej ścianie. Dwa namioty, śpimy z Ryszkiem Pawłowskim w osobnych namiotach, ale tak wieczór, nie, przytulę się do Rysia, pójdę do niego. Zostawiłem wszystko. Wiał trochę, nie, i tak nie byłem pewien. Już tak nad ranem mówię sobie, kurde, wszystko tam zostało. Oczywiście rano wychodzę, nie ma namiotu. Zostałem w kalesonach na 6800, bez niczego, bez uprzęży. Czekałem dwa dni, aż mi doniosą buty, uprzęż, żeby mógł zejść. To a propos uprzęży, także... Dobra, a motywację odpuścimy, bo jest kolejka, jedno pytanie, jedna osoba, jedno pytanie, okej? Okay? Dobra, następny proszę. Witam, ja mam pytanie odnośnie komercyjnych wypraw. Tak jak to było w mediach opisywane, że... To jest takie all inclusive, można powiedzieć, że płaci się tam kilkadziesiąt tysięcy euro i się jest wciągniętym nawet na Mount Everest. Czy jest to prawda i jeśli tak, to jaki jest panów stosunek? Mamy takie czasy, za pieniądze można dużo rzeczy, można również pojechać na wyprawę. Natomiast to nie jest tak, że jeżeli się zapłaci $1,000,000, to zostanie się tam wniesionym. Tam jednak trzeba wejść na własnych nogach, pewne trudniejsze odcinki przewspinać się, podejść na drabinach. Także taki jest świat. Są pieniądze, są góry, można pojechać. Są takie firmy, które to organizują, ale bez przygotowania stać za biurka i tam pojechać na pewno też się nie da. Ja jeszcze się może wypowiem, bo ostatnio mieliśmy taki świetny przykład, naprawdę byłem przerażony tym faktem. Przyjechał do bazy Chińczyk, który jest właścicielem jakiegoś resortu narciarskiego. Spędził w bazie dwa dni i poszedł do ataku szczytowego i wszedł na kartę. Totalny turyst. Był na Everestie, ale to było, nie wiem, dwa miesiące temu. Wcześniej, więc to naprawdę bardzo dużo szoku. Tu trzeba... Z tlenem. Tu trzeba rozróżnić taką, powiedzmy, bo tak to już chyba trzeba nazwać, turystykę wysokogórską w najwyższych górach. No bo tak to wygląda. I trzeba to no, jasno rozróżnić od wspinania, bo jednak wspinanie się na taki Everest czy K2 nową drogą, tak jak kiedyś Polacy się wspinali na tej górze, to jest kosmos po prostu w porównaniu z takim wchodzeniem komercyjnym. Na szczęście to głównie dotyczy Everestu, chociaż troszeczkę się przenosi, ale pytanie jest, czy dla nas ludzi wspinających się przez 40-50 lat, czy to jest
przyjemnie wstać w tej kolejce z przełęczy z 7300 na 8, gdzie jest 200, jeden za drugim i gdzieś tam maszerują. No, ja myślę, że u nas ważny jest zespół, partner, gdzie jesteśmy w dwójkę, w trójkę, wspinamy się, prawda? Ja też tak uważam, że to nie jest alpinizm, bo w alpinizmie w zasadzie klasycznym alpinizmie nie powinno być układu komercyjnego między partnerami. Nas powinno łączyć tylko lina i pasja. A tam jednak jest przewodnik, któremu się płaci, szerpowie opłaceni, prawda? Czyli jest to, tak jak powiedziałeś, turystyka wysokogórska, a nie alpinizm, bo alpinizm to jednak są troszeczkę inne kanony decydują o uprawianiu alpinizmu. No, dziękujemy. Dzień dobry, ja mam troszkę takie prywatne pytanie do panów. Czy mają panowie jakieś ulubione pasmo górskie w polskich górach i czy nadal po tylu latach wspinania wciąż czują panowie przyjemność, kiedy wędrują po naszych górach bez tej wspinaczki? Najwięcej to chyba tu Janusz. No Jędrek. Tak, no Tatry, no wiadomo, że to jest taka nasza kolebka. Tam się po prostu super wraca, ale przede wszystkim dla mnie jest zaskakujące, że za każdym razem jednak odkrywam coś nowego w tych Tatrach. I no po prostu bardzo lubię się spinać, lubię przebywać z ludźmi, którymi się jak gdyby gdzieś otaczam i spotykam. Więc zdecydowanie Tatry, ale też Beskidy. No ja osobiście zaczynałem w tych małych górach, Jędrek też, czyli w Beskidach. Tak, no ja mieszkam w Tatrach od już ponad 10 lat, mieszkam w Kuźnicach w ogóle, więc to jest niesamowite, że nie wiem, mam 3 minuty do kolejki na Kasprowy i nie wiem, jeżeli mam pracę, mogę wsiąść do tej kolejki zimą, zjechać sobie raz z jakimś żlebem i już mam od razu zupełnie inny dzień. No spinam się, biegam, to jest naprawdę mega fajne, że no mogę po prostu założyć buty, dojeżdżam przez parę miesięcy do drzwi wejściowych do domu na nartach, więc to jest naprawdę bardzo duży atut. No i fantastycznie się tam czuję. No Tatry są bardzo różnorodne, nie są bardzo wysokie, ale są bardzo wymagające i można cały czas się rozwijać w nich. I no to jest świetne z punktu widzenia treningu, przygotowań do dużych wypraw. I no to nie jest tak, że no da się wszystko zrobić w tych Tatrach, to można, na pewno zabraknie życia na to, by zrealizować no, przeróżne drogi, które istnieją, zjazdy, jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i myślę, że no, każdy z nas po prostu w te Tatry lubi wracać. Dobra, następne pytanie. Witam, Marcin ze Szczecina. Ja mam pytanie do pana Andrzeja. Wiemy, że w przyszłym roku będzie wyprawa na K2 zimą. I czy pan Andrzej byłby zainteresowany taką wyprawą i ewentualnie z kim chciałby partnerować? Adam Bielecki, najpierw musiał przejść selekcję. To nie jest tak łatwo, że się każdego bierze na K2. Zaraz uprzedzę jego odpowiedź. Jesteśmy wolnymi ludźmi i nie można nikogo, że tak powiem, nie wiem, naginać do tego, żeby jechał, bo to każdy decyduje. Panie Krzysztofie, niech pan. Każdy decyduje o swojej drodze, dlatego uprzedzam odpowiedź Jędrka. Czy pojadę? No na pewno no moją pasją jest narciarstwo i dla mnie jakby dużym kłopotem jest rezygnacja z tego na rzecz właśnie zimowego wspinania, bo musiałbym tak naprawdę no tą zimę całą oddać po to, by no jechać na wyprawę, też do niej się przygotować oczywiście i jakby odstawić tę nartę na drugi plan. I no póki co chyba do tego nie dojrzałem, żeby coś takiego się zdecydować, więc to jest dla mnie no jakby duży kłopot. I no tutaj no wielokrotnie rozmawiałem z Krzyśkiem, z chłopakami o zimowej wyprawie, ale no nie poczułem tego na tyle, żeby po prostu się w to zaangażować po prostu. Na szczęście tylko krowa nie zmienia poglądów, także. Dobrze, prosimy o następne pytanie. Dzień dobry, nazywam się Gośka, jestem z Wrocławia. Mam pytanie dotyczące nangi, bo bardzo intensywnie śledziłam informacje o akcji ratunkowej, szczególnie na Twitterze. Fala takiego gówna, jaka się wylała, przepraszam, 130 zł. Fala takiego hejtu, jaka się wylała po tej całej akcji, była wręcz ogromna. Jakżeście sobie z tym poradzili? Bo to było coś strasznego. Ech.
nie mieliśmy sobie z czym radzić. Zrobiliśmy w naszej ocenie wszystko, co mogliśmy wtedy zrobić w tej chwili, w tamtym momencie. No, nie byliśmy w stanie pomóc Tomkowi. Ze słów Elizabeth, jakie opisywała, jak wyglądał Tomek, w jakim był stanie, kiedy go zostawiała, i z sytuacji bieżącej, w której byliśmy, nie mogliśmy zrobić nic więcej. Dodam tylko tyle, że to nie było tak, że my sobie tak... Zostawiliśmy sprawę Tomka. Proszę wierzyć, że było bardzo wiele dyskusji, kontaktów z pilotami, z ambasadą, z lekarzami, z oceną sytuacji, co ile może przeżyć Tomek, ile nie. To tak się nie podejmuje decyzji. Na pewno nie przeżyje. Nie. Tam była dosyć dogłębna analiza sytuacji, pogody i wszystko wskazywało na to, że absolutnie nie mamy szans dotarcia do żywego Tomka. Oczywiście można było mówić o dotarciu do ciała. Natomiast w opinii lekarzy przy zatrzymaniu się, oni nie byli zaklimatyzowani, przecież spali na 6000, tylko przy pozycji leżącej w namiocie obrzęk płuc to jest bardzo szybki, ponieważ krew nie krąży, przesiąka woda, to wiemy, Andrzej Czok zmarł 12 godzin. To jest bardzo szybko postępująca choroba. On już w ogóle, jeśli człowiek nie jest w stanie wyjść z namiotu, to proszę mi wierzyć, że nikt mu już nie pomoże. Nie ma. No oczywiście, gdyby można było helikopterem podjąć, ale w tych warunkach pogoda się pogorszyła, jak wiadomo. Chłopcy siedzieli w skardu kilka dni, bo nie mogli w ogóle przylecieć do bazy. No to po kilku dniach to już, no ja rozumiem ból bliskich rodziców, bliskich osób, że, ale gdyby tak spojrzeć bardzo trzeźwo, no to nie było szans na uratowanie Tomka. Oczywiście bardzo nam było przykro z tego powodu, ale no życie. Życie. Następne pytanie. Dzień dobry. Ja mam pytanie do pana Krzysztofa jako do kierownika wyprawy. No bo w ostatnich latach pan na tę wyprawę jeździ głównie jako kierownik, a nie osoba, która bierze udział w atakach szczytowych i tak dalej. I stąd moje pytanie. Jak się pan z tym czuje? Czy to daje panu więcej satysfakcji? Czy może jest jakiś żal, że to pan nie wchodzi, tylko z tym kieruje wszystkim? Świetnie się z tym czuję, bo ja mówię, że ja już swoje zrobiłem. Teraz niech młodzi chłopcy się wykażą i coś zrobią. Myśmy tam coś trochę tej historii napisali. Muszę powiedzieć, ma pan trochę racji, ale to już nie dotyczy mnie w tej chwili. Ale kilka lat temu jeszcze, czy kilkanaście, to takie biły we mnie dwa serca, kierownika i zawodnika. To jest problem, to jest cholerny duży problem, prawda? Bo ja byłem kierownikiem tam kilku wypraw i pierwszy wchodziłem na szczyt. To Zawada, który nie był na 8000, świetnie się czuł, bo jemu to było niepotrzebne. Ja miałem taki okres, no ale proszę spojrzeć na, prawda, moją metrykę. To jest raz. Ale wydaje mi się, że moim takim wielką fortuną, szczęściem jest to, że wspinam się 48 lat i żyję. I pomyślałem sobie, że zacząłem, to was też czeka, chłopaki, że przyjdzie taki czas, że będziecie na wagę kłaść, co możemy jeszcze osiągnąć, a ile możemy stracić, prawda? No i u mnie zaczęła ta temida tutaj ważyć, prawda, że no, czego wcześniej nie miałem. Od klapki na oczach i wio. A teraz, tak sobie myślę, tu jest ta szalka taka. I wydaje mi się, że to, co mi się u Jędrka podoba we wczesnym wieku 30 lat, ale jest bardzo racjonalny. No my trochę byliśmy mniej racjonalni. Natomiast teraz już też zaraziłem się tą racjonalnością i staram się ważyć, prawda, Darek? Chyba tak jest? Dokładnie. No. A kto z was nie waży? Dobra, następne pytanie prosimy. Okej, Jędrek, przede wszystkim mega szacun. Nie wiem, ile razy oglądałem filmik z twojego zjazdu. Ten skrót jest po prostu niesamowity, więc będziesz też się słyszał pewnie często, ale gratulacje. Pytanie dotyczy, mówiliście o dobieraniu partnerów do wspinania, o wyprawach, a ja pewnie większość osób z nas nigdy nie wejdzie na żaden szczyt, na żaden 8000, ale marzę o tym, żeby dotknąć tych Himalajów, żeby pojechać tam, zobaczyć te góry chociażby z poziomu, nie wiem, 5500. Które doliny, które, wiem, że są organizowane wyprawy wokół gór, są przepiękne doliny, które byście polecili jako te, które zwykły człowiek, który nigdy się zawodowo nie wspinał, mógłby zobaczyć, które są najbardziej warte po prostu obejrzenia, dotknięcia?
Wydaje się, że trekking, powiedzmy wokół takiego 8000-nika Annapurny, to jest bardzo długi trekking, ale on jak gdyby przebiega przez wszystkie strefy tej piętra roślinności tych górnej wyższych poprzez przełęcz Tworągla, która jest ponad 5000 metrów wysokości i dolinę koło kolejnego 8000-nika Manaslu, ten trekking przebiega. No, naprawdę to jest przepiękna wycieczka w Nepalu. Na pierwszy wyjazd lepszy Nepal. Ale Pakistan lepiej na drugi, bo to są zupełnie inne góry, przede wszystkim inni ludzie. Także tam troszeczkę jest trudniej. Nie ma Coca-Coli gdzieś tam w górach, prawda? Natomiast w Nepalu, w każdym tea house'ie jest wszystko, od whisky po... Natomiast w Pakistanie dry season. Przez cały rok. Przez cały rok. Dobrze, następne pytanie. I do Pakistanu dziewczyny niech się nie wybierają w tych krótkich koszulkach takich, prawda? Bo tak. My nie mamy problemu, ale... Dzień dobry, mam na imię Kasia i chciałam panów zapytać o różnicę w przygotowaniu wypraw, jeżeli chodzi o wyposażenie sprzętowe, w leki, między tym, co było w latach 70. i 80., a tym, co jest teraz. No i jak to wpływa na waszą egzystencję tam w tych górach wysokich? No jest różnica. Ale tu przywołali tak ostro, no dobrze, niech tak będzie. W 70. tak, no to co, trzeba było wszystko gdzieś, nic nie kupowało, wszystko się załatwiało, jak wiecie. Nikt nie kupował, tylko załatwiał. Kukuczka załatwiał Golonkę w Dębicy, potem miał pseudonim Golonka. Ktoś tam rybki załatwiał, w WPHW się namioty załatwiało. No to różnie się załatwiało. U biskupa Zimonia Jurek załatwiał jakieś tam paczki za granicy, za oponę albo za felgę do malucha. No handel wymienny taki był, ale w końcu tylko te przygotowania trwały miesiącami, prawda? Wyprawa, która wyruszała ten albo kilka miesięcy, żeby to wszystko do kupy, prawda, złożyć i wywieźć. Śpiwory, to jeszcze u mnie były takie problemy, liny, to już bezalin jakieś tam. No to oczywiście inne wyposażenie, ale powiem pani, że już tak jak będziemy mówić o sprzęcie w tamtych latach, to nie sprzęt, a człowiek decyduje o sukcesie. Sprzęt może pomóc, komfort poprawić. Myśmy w ortalionowych kurtkach pojechali na Everest. Takich szytych z metra z beli, z ortalią się cięło, ktoś tam szył i taki mieliśmy żółte i czerwone kurteczki. To nie narzędzia, człowiek jest najważniejszy, jeśli chodzi o góry. Inaczej mówiąc, można dać najlepszy sprzęt komuś, kto jest do deto i tak nic nie zrobi, prawda? Czyli ja uważam, że wszystko w naszych głowach, rękach, alpinizm nie jest tu, a jest tu. No, to są takie elementy, które są uniwersalne i one niezależnie od epoki oczywiście. No dzisiaj wystarczy mieć taką kartę, nie wiem czy wiecie jak ona wygląda, taka plastikowa, prawda? No się wkłada do ściany, wkłada się do ściany i po prostu w internecie zamawia się sprzęt, przywożą do domu i się wyjeżdża. Ja pamiętam wyprawę, wtedy zacząłem się spinać i pomagałem pakować wyprawę zimową na Daulagiri w 1985 roku. I to się odbywało w magazynie klubowym, pełno beczek takich plastikowych, 60-litrowych. I to trzeba wszystko było spakować i zaplombować. Celnik musiał z urzędu celnego przyjść i zaplombować. I system był taki, celnik przychodził z tą plombownicą, jego się upijało, przejmowało się tą plombownicę, tak było. W te beczki się kryształy, aparaty, zenity różne, bo one były potrzebne, żeby potem je w Nepalu sprzedać, żeby pozyskać zieloną walutę, krótko mówiąc. I to wszystko się plombowało, celnik sobie spał wtedy, grzemał, odpoczywał, no i to na ciężarówkę jechało na wyprawę. Coś w tym było. Następne pytanie. Dzień dobry. Ja mam do panów pytania a propos wyprawy Jędrka, bo tam zrobiło się głośno o bracie, o Bartku Bargielu. Czy myślą panowie, że użycie drona, tak jak miało to miejsce w tym przypadku, na przykład do wwiezienia leków na wysoką wysokość albo pomoc w akcji ratunkowej, tak jak tutaj by było, że czy to będzie coś teraz szeroko stosowanego, czy to odkryło jakieś nowe możliwości? Jeszcze tak na szybko, czy środowisko górskie zweryfikowało, że na pewno Eli i Tomek byli na nandze? Dziękuję. Ja może a propos drona się wypowiem. Tutaj zresztą jest mój młodszy brat i cała ekipa, który ogarnia tę akcję.
Na pewno uważam, że to ma mega przyszłość i nam to bardzo pomogło. Janusz miał problemy z plecami w obozie trzecim na 7000 metrów. No, Bartek wyleciał z ampułkami. Ja zapomniałem kamerę z bazy, bo było takie zamieszanie, bo cały czas tam były jakieś akcje ratunkowe, jakieś po prostu aferę. I też ta kamera przyleciała, bo w zasadzie no, nie mielibyśmy żadnego wideo, przynajmniej ja bym nie miał nawet ze szczytu. Więc to było naprawdę mega pomocne. No myślę, że te drony na tyle się rozwijają, że można w zasadzie w dzisiejszych czasach zbudować drona, który przenosi człowieka i to działa. I na pewno do ratunkowych rzeczy no, to jest bardzo duży przełom. Te koszty są niższe. Te drony mogą w trudniejszych warunkach latać niż śmigłowce. Można dostarczyć komuś pożywienie, właśnie leki, namiot, śpiwór, cokolwiek, nawet linę. I to jest naprawdę... No, myślę, mega przyszłość i no, ciekaw jestem, co będzie się działo z tą branżą i czy jakby te wszystkie służby ratunkowe będą to rozwijały. My mieliśmy bardzo małego drona i to no, miało pewne ograniczenia. Bartek i tak wyleciał na K2 dronem i wylądował na nim na szczycie. Ja go spakowałem do plecaka, bo nie miał baterii po prostu na to, by zlecieć na dół. Tylko to jest świetna sprawa, że to jest wielki postęp techniczny drony, jeśli chodzi o góry, tylko jest jedna sprawa, że przy wietrze i zimą małe szanse. Darek może coś powiedzieć, mieliśmy dwa drony, jeden mu uciekł. Ale się odnalazł. Ty go odnalazłeś. Wrócił. Po tygodniu poszedł go szukać i go znalazł, bo nie chciał przylecieć, nie wiem, co tam, pogniewał się czy... No, padł za spośniżną. Ale zimą, jak to zimą, no jest problem. To jest problem ze sterowaniem, bo jak jest to minus 20, minus 30 stopni, to ja zawsze musiałem w ciepłym namiocie siedzieć, także to wszystko było takie sterowanie bez widzenia jakby drona. Wiatr chyba też przeszkadza. Ale ja pierwszy raz w życiu to robiłem, także Bartek mógłby na pewno dużo, dużo więcej powiedzieć. Ale to prawda, no ta zima no, niesie ze sobą ograniczenia i te temperatury po prostu powodują to, że te baterie padają, to wszystko jest trudniej i pewnie jest bardzo mało dni i momentów, w których można po prostu polecieć. Ale masz rację, że w służbach ratowniczych to będzie przełom moim zdaniem, drony to... Tak, no jeśli chodzi o poszukiwania, lokalizację, Bartek tutaj dokładne koordynaty podał ludziom, którzy byli u góry i mieli GPS, lokalizację po prostu człowieka, który był poszkodowany, no to jest mega jakby atut, bo oni go zupełnie nie wiedzieli gdzie jest. Naprowadzał ich też, leciał do niego, od niego do nich i z powrotem, więc jakby no, to była mega, mega duża pomoc, zresztą sam to przyznał. O Mangę jeszcze było pytanie. O Mangę. Ja mówię, że jak ktoś był na szczycie, to przyjmuję, że był. Powiedzieli, że byli, nie ma powodu, żeby im wątpić. Następne pytanie. Mam na imię Ania i ja mam do was takie pytanie odnośnie finansowania też tych wypraw. I druga sprawa to jest to, że ja się nad tym zastanawiałam, że nie wzięliście na wyprawę żadnej kobiety, prawda? I w internecie był o to trochę dym i tak dalej, i tak dalej. I ja zauważyłam, że jest dużo na świecie, nawet w Polsce może jest dużo himalajistek, na przykład wy jedziecie z państwa, bo wy zbieracie, prawda? A są kobiety, które jeżdżą w Himalaje za własne pieniądze. I zastanawiałam się po prostu, czy... Bo dla mnie to było takie trochę, wiesz, bo dla mnie to było nie fair, bo dyskryminowaliście kobiety de facto na swojej wyprawie, a one potrafią sobie same zapewnić pieniądze na wyprawę, a wy musicie zbierać? Może opowiem o tej dyskryminacji, a więc tak jak wcześniej wspomniałem, jesteśmy zrzeszeni w Polskim Związku Alpinizmu. Jest komisja wypraw, która weryfikuje ludzi na podstawie ich doświadczenia i dokonań górskich. Jeżeli, czy to jest facet, czy dziewczyna, ma je, to nie ma żadnych przeszkód ku temu, aby aplikować na wyprawę. Natomiast jeżeli nie ma tego doświadczenia w postaci wykazu wejść, to nazywamy, czyli wykazu przejść tatrzańskich i alpejskich,
to nie ma szansy na taką wyprawę, no bo przecież taka osoba by stanowiła, krótko mówiąc, zagrożenie, skoro nie ma doświadczenia. I to jest prosta weryfikacja. Tu nie ma, to jest przejrzyste, klarowne i tutaj nie ma żadnej manipulacji czy jakichś niejasnych spraw. Czy dyskryminacji. Czy dyskryminacji. To jest po prostu no nieprawda. Dobra, kolejne pytanie. Do pana Piotra chciałem się spytać, bo oprócz Himalajów jakoś się przygotowujecie, żeby wyjechać w te wysokie góry. Gdzie jeździcie? Bo wyczytałem na Wikipedii, że był pan na najtrudniejszym szczycie, żeby je wymówić, Aconcagua. Jak pan tam wszedł i ile to kosztuje? Aconcagua? Raczej nie jest najtrudniejszy szczyt. Do wypowiedzenia. To rzeczywiście K2 tu bije na głowę. To jest to właśnie, o czym mówił przed chwilą Janusz. Te wszystkie wyprawy na niższe góry, 6-7 tysięczne, są elementem, które potem dają przepustkę do wyjazdu w góry najwyższe. Oprócz przejść tatrzańskich, przejść alpejskich, istotnym elementem jest to, żeby wiedzieć, sprawdzić siebie, jak się człowiek czuje na tej większej wysokości, 5, 6, 7 tysięcy. I naturalną drogą jest to, żeby robić to właśnie stopniowo. Ja przez kilka lat miałem tą możliwość, jeździłem do Ameryki Południowej, byłem tam chyba 6 albo 7 razy i tam udało mi się zdobyć kilka szczytów. Natomiast bezpośrednio przed wyprawami tutaj, już jakimiś konkretnymi, no nic nie zastąpi ciężkiego, mozolnego treningu. Dobra, i wygląda na to, że mamy ostatnie pytanie z publiczności. Witajcie. Dzięki w ogóle, że jest was tak wielu, bo w planie było jedno nazwisko, na scenie jest 5. Naprawdę dziękuję wam za to. No, rozmnożyliśmy się. Ja chciałam w sumie zapytać o pytanie, które z jednej strony padło, z drugiej strony nie padła odpowiedź, więc pozwolę sobie tak chamsko zapytać jeszcze raz. Kolega, który pytał o uprząż na Gaszerbrumie, pytał też o to właśnie motywację. Chciałam zapytać, jak wy sobie z tym radzicie, bo w waszym przypadku no to są na pewno trochę cięższe sytuacje. Ja mogę powiedzieć no, o Alpach, Tatrach, nie o Himalajach, ale mimo wszystko, jak sami tam wspomnieliście, Tatry też potrafią być wymagające, potrafią pokazać rogi. Jak radzicie sobie w takich sytuacjach zwątpienia, zwłaszcza przy samotnym podróżowaniu, kiedy się wydaje, że się już po prostu nie da rady? Jakoś dajecie radę, jak to robicie? No, wydaje mi się, że w zwątpieniu i w takim no, znoju czy takim cierpieniu w górach czasami też można siłę znaleźć, prawda? Czy oszukać ją w sobie, żeby jednak zrobić ten następny krok. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, no przede wszystkim rozsądek i myślenie o sytuacji bieżącej, o otoczeniu, w którym się znajdujemy, bo czasami być może czas się po prostu wycofać, bo tak jest bezpiecznie. Mi się wydaje, że w górach nie ma czegoś takiego jak porażka. Można ewentualnie nie wejść na szczyt, ale czy to jest porażka? No może nie do końca, dlatego że wycofanie się też jest elementem tej naszej gry wspinaczkowej. Tak, jeśli chodzi jeszcze o motywację, to na pewno ja na przykład nie mam na tyle odwagi, by w pojedynkę jeździć na wyprawy i jakby radzić sobie z tym sam. Jakby dla mnie bardzo ważnym elementem jest właśnie team, ludzie, którzy mnie otaczają i z nich też czerpię energię i to jest dla mnie bardzo ważne. Więc naprawdę mega podziwiam ludzi, którzy no są w stanie spakować plecak i jechać po prostu w podróż na rok, niezależnie gdzie by to było. I no naprawdę mega, mega szacun. Ja po prostu jestem zbyt dużym tchórzem, by coś takiego zrobić. Wystarczy mieć chyba marzenie
wielkie wyzwanie, a po drodze jest ten wysiłek i zmęczenie, które mówiłem wcześniej, może być wartością. Trzeba pokochać zmęczenie, pokochać wysiłek, bo to jest rzeczywiście wartość. To nie musi być pejoratywne, tak? Czy coś, co mi przynosi jakąś krzywdę czy ból, a można na to patrzeć, że to zmęczenie czy ten wysiłek prowadzi do tego celu. Każdy mówi się, że każdy ma swój Everest, obojętnie czy on jest w Tatrach, w Alpach, czy w domu, w szkole, czy w pracy. No trzeba ten Everest mieć. Dobrze, to dzięki za pytania z publiczności. Czas na M pytania ASP. I od razu tutaj czytamy. Jak się zapatrujecie na zakaz spinaczki ze względu na zbyt duży tłok? Mamy na myśli ostatnią sytuację z Mont Blanc. Gdzie wiecie, że tam mer Saint-Gervais zamknął drogę dla tych, którzy nie mają rezerwacji w schronisku. Słyszałem o tym. No trudno im powiedzieć, może rzeczywiście jest problem na tych drogach turystycznych wiodących na Mont Blanc. I być może w jakiś sposób mer musi to rozwiązać. Natomiast jestem w 100% przekonany, że na południowej ścianie na przykład Mont Blanc od strony Villa Freney jest bardzo mało zespołów, się wspina, jest pusto, spokojnie, nie ma korków, więc no, można znaleźć swoją drogę gdzieś też na Mont Blanc. Ale właśnie, czy takie zamykanie gór, w których szukamy jakiejś tam wolności, czy to jest droga w jakąś stronę? Myślę, że no to jest duży kłopot też, no bo to głównie chodzi o bezpieczeństwo, to po prostu nie wzięło się znikąd, po prostu tych wypadków zdarza się bardzo dużo i no ktoś próbuje coś z tym zrobić. Nie wiadomo, czy to jest słuszne rozwiązanie, ale pewnie się okaże po jakimś czasie. No naprawdę no duży problem jest z tym, że no często niekompetentne osoby prowadzą jakby po prostu ludzi, którzy nie mają nic do czynienia z górami i często powoduje to jakieś trudne sytuacje bądź nie wiem, śmiertelne wypadki. I to też jest kłopot, bo tak naprawdę nikt nie ma na tym kontroli, mnóstwo ludzi po prostu nie powinno się tam znaleźć na tym poziomie. To jakby jest dla wszystkich oczywiście, ale trzeba rozsądnie dojść do tego, nabrać na tyle doświadczenia, by móc samodzielnie tam wejść i rozsądnie. I to no, jest bardzo trudne i myślę, że no, nawet tutaj mamy kłopot w Tatrach, gdzie mamy rysy, jest tego, który jest też zimowy i co wiosnę tam ginie mnóstwo ludzi i też to jest kłopot. I też podejrzewam, że wcześniej czy później trzeba będzie coś z tym zrobić, tak? Dobrze, kolejne pytanie z M pytań. Czy według Was obecność zarówno internetu, jak i przedstawicieli mediów w bazach pod najwyższymi górami, czyli tutaj nawiązujemy do ostatniej wyprawy zimowej na K2, nie wpływa negatywnie na atmosferę podczas wyprawy, czy nie lepiej, żeby brudy pozostały pod wierzchołkami? XXI wiek. To ja się zapytam, czy Wy chcecie mieć relacje z następnej zimowej wyprawy na K2 na bieżąco, codziennie? Dobra, jest odpowiedź. To my się musimy nauczyć pewnych rzeczy, pewnych zasad przekazu medialnego. To, co się działo w tym roku, nie uważam, żeby tam wypływały jakieś brudy, natomiast w pewien sposób również popularność tego, rozgłos tego, co tam robimy, była dla nas zaskoczeniem. To są te kolejne doświadczenia, z których wyciągniemy wnioski. Po internetu jeszcze, to w tym roku też mieliśmy okazję skorzystać właśnie z internetu, z którego korzystali właśnie chłopaki podczas zimowej wyprawy, ale ja się cieszę bardzo, bo ja zawsze jadę w górę odpocząć i no mamy internet, ale on tylko się nadaje do tego, żeby wysłać jakieś zmniejszone pliki do Polski i no nie jesteśmy w stanie nawet sprawdzić sobie maila. Ale pod koniec pożyczyliśmy sprzęt od ekipy filmowej, która pod Godpikiem o Maćku Berbece robiła film. No i to było spoko, no bo w sumie panowie mogli zrobić relację. Mnie już nie było w bazie, więc nie miałem nic z tym wspólnego, bo wyszedłem do etapu szczytowego przed tym, jak ten internet dotarł i uważam, że to było zdrowe. Ja się troszeczkę przeraża mnie to, bo takie mechanizmy były, gdzie wróciłem po tym szczycie, to wszyscy siedzieli na telefonach cały czas i byli tak szczęśliwi. Najgorsze było to, że to dawało wszystkim takie szczęście, że z uśmiechem na twarzy tylko jedli i patrzyliśmy do telefonu i rozmawialiśmy. To oczywiście jest super, że można jakby skomunikować się ze znajomymi, z rodziną bez jakby jakichś ograniczeń, ale no też myślę, że czasem warto w górach od tego odpocząć, bo mamy to po prostu tutaj na co dzień. Czy tam...
Ja widziałem sytuację, jak ten internet był podłączany i właśnie wszyscy pracowali przy antenie do momentu, jak się nie włączyło, bo potem już wszyscy byli, ej stary, a na Red Bullu napisali. Ma to swoje plusy i minusy. Dobrze, słuchajcie, spotkanie dobiega do końca. Po pierwsze, brawa dla tej pani, która tutaj dziennie migała całe spotkanie. Brawa, brawa. Słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za to spotkanie, ale jeszcze chwilę. Słuchajcie, tutaj od fundacji, jakbyś mi pomógł, Kanion, i rozdał każdemu nasze gadżety, wielkie brawa. Zwykle śpiewamy 100 lat. Nie ma butelki. Panie Krzysztofie, my mamy swoją... Bo powiem, co się tam wydarzyło. Lepiej nie. A mamy już swoje tajemnice z panem Krzysztofem. No, ale słuchajcie, zwykle śpiewamy 100 lat tak dla gości, a dzisiaj te 100 lat ma po prostu taką okazję, bo jeden z tych gości ma dzisiaj urodziny. A więc nie dość, że dla pana Darka, to dla nich wszystkich gromkie 100 lat. Uwaga, gotowi? 100! Brawa, brawa dla niej! Popatrzcie, jacy koledzy dopiero się dowiedzieli, że kolega ma dzisiaj urodziny. Dobra, panowie, jeszcze jedna rzecz, dwie rzeczy. Bardzo bym prosił o podpis na tym fotelu. Ja wspominałem, bardzo bym prosił o podpis i zrobimy sobie wspólną fotę, ale najpierw podpis. Ten fotel potem będziemy licytowali. Już tutaj nasi goście wcześniejsi się podpisali. Okej. Okay. Podejdźcie bliżej, droga publiczność, do zdjęcia. Jeszcze Piotrek. No i ten fotel z każdym podpisem zyskuje coraz bardziej na wartości. Niech jeszcze się Kanion podpisze. Lubi się podpisywać, tak mi powiedział wcześniej. No dobra, to wspólna fota. Staniemy na środku tutaj. Panowie, na środku. Wielkie brawa jeszcze raz dla nich, słuchajcie. Basia, ja się tutaj odsunę. Obracacie się w moją stronę tutaj. Niekoniecznie kucamy, ale... A my z wyskokiem, tradycyjnie, co nie? Uwaga, 3, 2, 1. Oj, słabo, pierwszy rząd nie skoczył i 7. Wy nie, ale patrzcie, pan Krzysztof chce. To teraz wyskaczecie, a publiczność stoi. Uwaga, 3, 2. Dobrze. I teraz wszyscy razem skaczemy. Uwaga, 3, 2, 1, jump! Dobrze. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo.